Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Polsko. A dzień dobry, Ja nie chciał. Nie, no dobra. Ekipa remontowa Bizona kłania się w pas. A co tu się wydarzyło? A zrobiliśmy sobie z Piotrusiem taki wziernik, jak będą pracować wytrząsacze. Dokładnie tak. W szczególności łatwiejszy dostęp do łożysk w razie czego. W razie czego, tak. A tak na wstępie chcieliśmy właśnie powiedzieć, że działamy tutaj za zbiornikiem, bo była po prostu wyżarta blacha. Tutaj zademonstrujemy. Jest. Wycięliśmy w sumie mocowanie dolne baku i tak to się prezentuje. Taki stan był za bakiem. O. No i musimy po prostu to zrobić jak Bóg przykazał. Jak Bóg przykazał. Wyciąłem to wcześniej. Musimy dorobić nowy kątownik, przespawamy, oddetniemy i dospawamy nowe te mocowania baku. No i tu tak samo się zajmiemy wstawieniem tej blachy. I żeby to jakoś zrobić po ludzku, wzięliśmy po prostu, odkręciliśmy wytrząsacz i podparliśmy go tam. W sumie złapaliśmy go pasem, żeby był tu dostęp od środka, bo tu jeszcze dotniemy kawałek i tutaj wytniemy, żeby ta blacha nam się tutaj za ten kotnowniki sparła. No i wtedy ją pocykamy migomatem i jeszcze nawiercimy tutaj otwory tak jak fabrycznie było, że była zgrzewana na tym kątowniku i zaspawamy go ją z tamtej strony od środka. I co? I w sumie to chyba dzisiaj taki będzie plan, żeby chociaż wstawić tę blachę, nie? No i jeszcze pomalować tą część tutaj za bakiem, bo to jest niestety, ale słaby punkt bizonów, bo tutaj plewy się osadzają za bakiem. I to później rdzewieje, koroduje. I efekty są takie, jakie są. W szczególności, że to tylko lekko podkładem było i tyle. Tak, bo widzicie, bo tutaj jest to. Gdzie bak był montowany, tam nie było po prostu malowane. A my to postaramy się trochę podmalować, podczyścimy, podmalujemy. I jakoś to będzie wyglądać, także bierzemy się tutaj za robotę. Piotruś tu będzie kamerzystą, ja tu będę głównym wykonawcą. Kierownik, pracownik. Dobra, nie tak, dobra, na dzisiaj mogę się zgodzić, nie tak będzie. I co? I w sumie to tyle. Wstępu. Otóż to, trzeba się brać. Co jeszcze chcesz powiedzieć, panie kierowniku? Trzeba się brać do pracy, nie ma czasu na opierdzielanie się. Dobra, też jestem za tym. Także działamy. Zapraszamy do skorzystania z naszego kodu rabatowego na stronie zenox.pl. Kod BIZON7. Macie 7% rabatu plus 3% rabatu z klubu Zenox. I w sumie będziecie mieli 10% rabatu. No i zostawcie łapkę i subskrypcję, jak się wam odcinki podobają. No to mała aktualizacja prac. Blacha już docięta, ostatnie pasowanie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Musi być dobrze. Tyle nie będzie pasować. Dobra. O, tam pasuje. Jeszcze. Jeszcze trzeba przyszlifować. Jeszcze tu kawałek trzeba wyszlifować. O, dół. No. Tak to reszta pasuje, tak? To reszta pasują. No idzie. O, tu jest elegancko, praktycznie szczelina idealna pod spaw. Tylko tam jeszcze podszlifować z tamtej strony. Będzie żył. No w skrócie można tak powiedzieć. Warunki są jakie są. Tak. Ale są w miarę już ku dobremu. No, także tak się prezentuje ta część prac. No i praktycznie widzimy się przy spawaniu. I tak. Przysiadłem i ja po robocie w końcu. Przysiadłeś w porę. Zobaczmy jak posmarkane. Pokaż. Nie ma co. Tu i tak bag leży, to nie ma się co spuszczać nad spawaniem. Tak, Stachu zaspawał tu górę. Za wiele nie narobimy, bo inna robota czeka. Ale to temat nie ucieknie. I co? Jutro się wstawi ten bak. Także co? Jeszcze zostało pociągnąć od dołu, tu z tyłu, od góry. No i tyle tak naprawdę, nie? Będzie pospawane.
słabo się spawa, bo to jest taka mini szczelina, jak widzicie na kamerce, i trzeba tak punktami spawać, bo się topi blacha. A nie da się tak spawać, żeby... znaczy się nie potrafimy tak spawać, żeby było na jednym ciągiem. Też jego mat by się zapalił, nie? Tigiem by trzeba było może. Albo 0,6 drut. To jest 0,8. No też by to pewnie dało radę. Jakiś magiem tu przyszedł, to pewnie by pociągnął, nie? No i tak, widzicie jak to robią. Już widzieliście na ostatnim odcinku. W podkładzie zostawili i tyle. Dobra, to ja tego to spawaj, tylko żebym kurwa nie, wiesz... Żebym nie poprawiał. Nie, no, ciknę sobie tylko 2 cm tylko. Ja idę ogarnąć. Przyczepkę ogarnij, ładujemy, bo jedziemy towar zawieźć. No. To tak się rozpędziłem robotą, że zapomniałem coś tutaj nagrać. A więc tak to się teraz prezentuje. Blacha została wspawana. Teraz dorobiłem kątownik, który będzie podtrzymywał bak. Tutaj jeszcze dojdą stare mocowania, które wytnę z tamtej części. I tak to się prezentuje. Na razie wszystko jest pocykane. Wszystko jest w miarę równo ze starą blachą. W tej wywierciłem jeszcze otwory. Nie widać ich z tej strony, bo są po prostu za kątownikiem. I pójdę teraz spawać od środka. Zrobimy takie zgrzewy, żeby ona się trzymała tego kątownika. O, spawy są jakie są. Uczę się dopiero migomatę spawać, także jestem na dobrej drodze. O, no tutaj jeszcze dziurki. No mówię, że to wszystko będzie trzeba ciągiem pospawać. Wyszlifujemy. Tutaj trochę podkładem przeleciałem pędzelkiem pod spodem i cały ten profil, żeby to miało jakoś ręce i nogi. Całość się tutaj pomaluje wszystko na podkładem, a później kolorem. A z tamtej strony tak to się prezentuje. Nie wiem, czy będzie widać. Tam są powiercone otwory. Nie widać tego chyba na kamerze. I teraz wezmę migomat i po prostu te otwory zaspawam. Zrobię to na takiej zasadzie jak oryginalnie, czyli zgrzew, nie? I będzie cacy. Zobaczcie, jaki jest efekt. Nagrywam to troszkę później, ale bak był pomalowany farbą z granit, z firmy Granit RAL 2002. Nowy peszel tu jest dany cały, nowy kranik oczywiście. Teraz to się prezentuje jak należy. Co jeszcze? Tu podczas stawiania tego kropi teraz deszcz i podczas stawiania tego przesunęliśmy wytrząsać jeszcze. Teraz palec mi tu wchodzi normalnie, żeby nie tarło nam ścianę grodziową i żeby nie było problemu. Jeszcze na górze jest dany tak samo zaworek. Idę wam pokażę, jak to się prezentuje. Hoppa. Czekajcie, patrzcie. O kurwa. Dlatego to tak kapie. Nieprzykryty kombajn. O, patrzcie. Nie wejdę tak. Tu jest dany zaworek zwrotny, przerobiony na kable. Na wąż elastyczny. To jest średnica 10 mm. Z czujnik paliwa odświeżony, wyczyszczony, założony i o dziwo działa, także jest nieźle. Jesteśmy zadowoleni, bo myśleliśmy, że ten czujnik jest zepsuty, a tu jednak jest progres w postaci tego, że ten czujnik działa. Widzicie przewody zapięte, końcówki nowe zarobione, tu puszczone, rurka skrócona. Jest dobrze. Na kamerkę założę. O. Jest dobrze, także... O. Ile mnie tu w zbożu? Takie ładne przężytko było. A teraz już nie jest ładne. Dobra. Wchodzimy. Na potwierdzenie moich słów, że działa ten czujnik paliwa,
Włączy się wskaźnik paliwa. Pokażę wam tutaj. Włączę masę. O. Czekajcie. O, widzicie? Pokazuje. O, skoczyło. Widzicie? Kurde, gdzie trąbi. I co? Jest dobrze. Nagrywam telefonem już, bo mi bateria padła. I tak to tu się prezentuje. Wyciągnięte są sita. Sita są wyciągnięte, wyczyszczone, tu jest wszystko, podłoga podsiewacza też jest wyczyszczona i ten wytrząsacz przestawiony z ściany grodziowej. No i tak to się prezentuje. Dziękujemy za oglądanie, zostawcie łapkę i suba, jak się odcinek podobał. No i co, zapraszamy do następnego odcinka z wyjazdu headerem ze stodoły. Naura!